Kurde. Nie gwiszcz. Dobra. Dobrze. Mapa skarbu. Wyspa wygląda tak. Na górze jest wielki kamień, pod kamieniem jest skarb. Czyżby? Z tym, że nie wygląda to na plan tej wyspy. Zupełnie nie wygląda. Ahoy, Captain. Find what you need. My needs and wants are oceans apart, mate. But I did fashion myself a new holster. All I need now is a pistol to lie in. Yeah. Taken from the hold, just as you said. A little more than a blowpipe. But it'll do. So, are we rested? Or shall we idle a while longer? Best way, anchor. I think the crew is itching to reach civilization. You'll find no civilization in Nassar. But it's a fine place to be merry all the same. Hurra! Muszę pamiętać, żeby zaglądać do tych zadań, dokładnie czytać, jak one brzmią. Widzę, że nie spełnię. Kurde, znowu 90%. Nie. Tragedia. Jestem niezadowolona. Nie kontenta. Naciskaj F raz za razem, gdy trzymasz pistolet, aby strzelać seriami w zaznaczone cele. Te strzały zadają mniejsze obrażenia, ale przerywają wyprowadzone ataki. Sorry. Trzymaj co. A. Kurde. Dobra, to mi nie wyjdzie. La. I. Stop. Jest w środku, Marysio. Podejdź do tego steru. Przejmij ster. Jeszcze raz. Przejmij ster. Ja nie mogę... już wiem dlaczego. Ja się próbowałam cofnąć. Ja, trochę nie tak. Okej. Czemu on tak... A, dobra. To coś płynie w morzu. Kawałek. Przeszukaj. Rum. Rum i cukier. Czemu mi tak czasem robi tak, że bum, bum, bum i tak do góry? Jezu. Nassau. Nareszcie, jakaś cywilizacja. Tell me I'm under arrest.
Tell me! Them your breads. Fly away, boyo! Back to your master! Aye. We was privateers together before the wars ended. I'll see you ashore. Skrzynie, punkty. Wow. Nowe nieodkryte tereny z bajerami. Z bajerami, a? A cóż to takiego? Zarządca portu. To ten pan? I only trade with ship captains. Tylko statkowymi coś tam się wymienia. Coś tam. No. Skrzynia. No. Muszę aktywować jakiś punkt widokowy. Bo nie mam mapy. Dobra. Obecna sytuacja jest taka. Praktycznie przeszłam całą wyspę. Jeszcze mi zostało w sumie tutaj, tutaj i ten punkt widokowy muszę aktywować. Te manuskrypty są przeważnie chronione, ale jak się uprę, to jest opcja, że zdobędę. No tu jest krokodyl. Dlatego nagrywam. Przed chwilą właśnie wskoczyłam do wody i on za mną się udał. No. Czy ten krokodyl miał rodzinę? Cholercia. Miał rodziny. Okej. Dużo jest. Mi się coś wydaje, że to będzie bardzo opłacalne. To małe polowanko. Chyba, że mi któryś przydybie. To już przestanie być opłacalne. Tam są jakieś odzie. A, niedostępne jest po prostu. No dlaczego? Przecież mam to co potrzeba, nie mogę wytwarzać, bo nie. Bo tak. 11 skrzyń znalazłem. Jeszcze tu. 100 lat. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Sto lat. Chyba się tu utknęłam trochę. To jest takie śmieszne. Dobra. Przede mną tam. Ale sobie wymyślili ten punkt widokowy. O,
O, fajnie, zostaje na nim te siano przez pewien czas. O, o. I... coś mi się wydaje, że ja tu będę mieć jakieś grubsze zadanie. W pewnym momencie. No dobra, mamy strażnika. Ach, mamy wielkie dzieło. I praktycznie cały teren wrogi do pokonania. O, Mario Magdalena. Czy stoi, ale nie widzi. Stoi, ale nie widzi. Tam ktoś jest. Ips. Okej. To była szybka akcja. I decyzja taka, takaż. Jestem bardzo blisko i lepiej, żeby mi się udało. Nie, tak nie skoczy. Odnotowuję problemy. Jak się tam dostać? Jest, 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 jest. Okej. Okay. Ha. Jest. Yes. Okej. Okay. Yeah. Ej, ej, kurde, jaka głupia jestem. Boże,
jestem głupia, tylko po prostu... Znaczy jestem, ale... Sterowanie. Złap kuriera. Asy złapię kuriera. Może mi spierdoli. Zabiłam go znowu? Nie. Czemu ja nie mogę tak normalnie ogłuszyć człowieka? Jak człowiek. Jak to wygląda teraz? No wszystko się w sumie pojawiło. Całutka wyspa. Tutaj widzę, że po prostu nic nie ma. Będę jeszcze miała trochę skrzynek na wyspach. Koło wyspy. Krokodyl. I skrzynia. Wciąg. Ekstra. Dobra, muszę jakoś wejść na górę. Jakoś. No. Aha, jeszcze wyżej. O. Wow. Lecisz źle. dobra, drugie podejście. Dawaj. Razem na dobry marsz weszłam. Fuck. Wysoko. I to mi wygląda jakiś częściowo zatopiony statek. Ciekawe. No a teraz co zrobić, żeby nie umrzeć? Nieźle. Woda mi uratowała. Co są takie skrzynki? Które mogę wziąć? Skrzynki, beczki. Mogę sobie tą baryłkę na przykład zanieść na statek. Tylko że to są chyba te wybuchowe, wybuchające. Rzucenie przedmiotem. Czekaj. No i rzuciłam.
Chyba to czarne najlepiej wygląda. Leśniące czarne odzienie, bardzo popularne wśród kaprów w całych zachodnich Indiach. Ale ja sobie wezmę to. Wezmę sobie to, dlatego że to jest noszone przez pirackich kapitanów. I może ten gościu, co mi gadał, że handluje tylko z kapitanami, to może ze mną pohanduje. Dobrze, potwierdź. Dobrze. Dobrze mu. Taki trochę, kurde, coś my z szyją. Może takie oświetlenie jest. Dobra. Nie jest to istotne. Co my tu mamy dalej? Miecz. Miecze to już mam w sumie wybajerzone. Ale pistoletów w ogóle nie wybajerzałam. Ja używam tak, 1-1-3. No i już te powinnam brać. I chyba te wezmę. Zestaw pistoletów z lufami przypominającymi armatnie. No to będzie miło. Kupiono nowy przedmiot. Dobra, to się spłukałam. Teraz tak, czyli u tego pana... Sprzedajła... No właśnie to chciałam. No dobrze. I teraz tak, pobiegłem sobie do tego pana, który mi powie, iż... że... No jak to? Przecież ja jestem ship captain. O, pogoda się popsuła. Jaki kapelusz. A po prostu nie mogę przestać chodzić po tym mieście. I podchodzić do ludzi. Normalnie tego nie robię. W sensie normalnie, kiedy nie gram. Aha, tu jest skrytka. Idę załatwić główną misję. Nie ma tu tamto. Wszystkie skrzynki na całej wyspie zostały odnalezione. Tu jest jeszcze ten taki... Ten taki... O, to. Fragment czegoś tam. Na górze. Jest. God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning, all. Oi, Kilwe. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there are scores of capable men about. Use caution. A shipload of the King's Sailors showed up a fortnight back. Causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see what I can muster. Królewskich. Ten wskaźnik określa siłę twojej załogi. Załoga to podstawowy czynnik przy łupieniu okrętów.
Większe okręty wymagają większej załogi podczas abordażu. Są dwa sposoby na werbowanie marynarzy. Możesz wynajmować ludzi w tawernach, możesz pomagać pilotom. A jedno albo drugie, okej. Zwerbowani piraci. Rozbój i zabij strażników. Ale tam są ci strażnicy, a ja muszę najpierw zwerbować piratów. Ocal piratów. Dobra. No to let's go! Let's go, let's go! No dobra. Aha. O, dzień dobry. Chcesz zagwizdać, czy co? Nie. Kurczę, czy on nie może tak jak Hitman zrobić bum bum? Bum bum. Źle, źle, źle. La 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 la. La 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 la. To był zły pomysł. Mam nadzieję, że się nie skończyło. Łeha. Jejku. Moment. Muszę po prostu uciekać. Nie. Dobrze, może ucieknę i się zastanowię, co... tutaj są... Wiem. Dobrze. Nastąpiła cisza i spokój. Zajebiście. Kurde! Nie, po prostu ja Okej. Aha. Chyba wiem, jak to zrobić. Okej. O, udało się. Wszystko spieprzyłam. Po prostu totalna porażka. Wszystkich piratów pozabijali. O, świetnie. Szkoda, że mnie nie zabili. Jak wygląda sytuacja? Przydupiaszczo. Nie! Gra mi rzuciła w ogóle. Spoko. Uff. Dobra. Czyli nie wszystko stracone.
Najpierw muszę wejść na dach i się zorientować. Kurde, dobra. Aha, widzę, że to taka zwykłe ocalenie będzie. Dobra. Thanks. Kenway, isn't it? Yeah. I'm with you. Świetnie, świetnie. Świetnie, że gra mi tak rzuciła takie zwykłe sytuacje. I znowu. Hyc. Odczekać chwilkę. Podejść, jakby nigdy nic. I let's go. Jak w tym miejscu, to mogę kilka razy uwalniać piratów. Jest. Piknie. Captain Kenway, just in time. I'll see you back aboard. Zarumbiaszczo. Tutaj jest jeden koleś. Aha. Good. Dotrzyj na egzekucję. A gdzie ona? Egzekucja. Czemu ja latam z bronią? Kurę przestraszyłam. Boże, jak to ładnie. Ja tu sobie chyba polatam. Tak bez powodu. Jaką egzekucję? Gdzie może być egzekucja? Tu jest egzekucja. Przynajmniej tak wygląda. Aha, to jest egzekucja, dobra. This pirate bears the blood of many innocents on his hands. His majesty. Okej, jeszcze
Okej. Okej. Dotrzyj. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye. It's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. To jest laska. Znowu dupa. Przestrzeń linę by było ratować pirata. Kurde, znowu nie sprawdzałam, jakie mam cele.